Kolejnym gościem będzie Maciej Janowski, wybitny, słynny polski żużlowiec. Dzień dobry Maćku, bardzo dziękuję Ci za przybycie. Dzień dobry bardzo. Szczerze mówiąc, patrząc na czas, w jakim się poznaliśmy i w jakiej sytuacji, to nie wyobrażałem sobie, że nasze drogi tak się wiesz, gdzieś tam poplączą, nie? No to może od razu, jak już jesteśmy przy tym wątku, to może przypomnijmy wszystkim, jak żeśmy się pięknie poznali. No i w zasadzie z takiego niecodziennego poznania się jakaś tam znajomość dłuższa się zaczęła. Dokładnie. Bo później były jakieś kadry, na które ja przyjeżdżałem gdzieś z wami tam trenować, coś robić, jakąś motorykę i tak dalej, ale... No ale wróćmy do tego pamiętnego wieczoru. W starym zakopiańskim COS-ie bodajże, tak. Jeszcze świętej pamięci Tomek Skrzypek chyba był waszym opiekunem. Dokładnie tak, wtedy. Tomek się nas prowadził. No i jak to pierwsze dni na obozie, pierwsze dni kadrowe. Pamiętam, chyba był jakiś welcome drink wtedy jeszcze wpisany w zakopiańskim COS-ie. Pierwsze słyszę w ogóle, bo jak ja wiem, że jak zawsze były obozy sportowe, to przecież ten alkohol to w ogóle... Tak, ale z tego co pamiętam, my przyjechaliśmy dzień wcześniej chyba przyjechaliśmy. Tak, i wiem, że byliśmy troszeczkę za głośno i Tomasz przyszedł nas delikatnie uspokoić i poprosić o to, żebyśmy byli o ton ciszej, tak? To jest taka oficjalna wersja. Tak, no, oficjalna wersja. O dirty wersji nie będziemy mówić, nie? A, to może kiedyś... Na drugiej części może. Nie, wspomnę. Ale no, młodzi, niedojrzali chłopcy, ja też emocjonalnie też może byłem innym człowiekiem, ale najważniejsze, że się dobrze skończyło. Taka rozmowa wychowawcza starszego chłopaka z młodszym chłopakiem, no i co? No w zasadzie dzięki temu dzisiaj możemy sobie tu posiedzieć i powspominać fajne czasy. I pośmiać się z tej sytuacji. No, cieszę się, że... Że tak to się skończyło, bo tak jak mówisz, młodzieńcze lata. Słuchaj, jak to mówił klasyk, kto nie pije, to nie ma przygód. Dokładnie. Ale no. to jest na pewno przygoda, którą będę długo pamiętał i do której będę często wracał, bo jako wiesz, gdzieś tam młody chłopak obserwowałem ciebie jako pierwszego Polaka w UFC i to była wielka sprawa, więc nie każdy żużlowiec może się popisać może minusowym rekordem, ale jednak zawodnikiem UFC, tak? A to bo tak źle nie było. No wiesz co, tak właśnie ja cię dlatego chciałem zaprosić Macieju, żeby pogadać z tobą o kwestii właśnie tego czarnego sportu, jakim jest żużel, bo przynajmniej wtedy, jak myśmy się poznawali i was poznałem i wtedy byłem tym waszym tam trenerem na tym zgrupowaniu kadry narodowej, to ja wtedy do mnie dotarło w ogóle, kim są żużlowcy, co robią, jaki to jest w zasadzie ciężki i ryzykowny sport. I o tym chciałbym, żebyś powiedział, tym bardziej, że no zdarzają się tam też tragedie i wydaje mi się, że też dużo ludzi o tym nie wie, jakie wy na siebie bierzecie ryzyko, jak wygląda wasze życie, że tak naprawdę to jest życie na walizkach, żyjecie trochę jak w taborze czy cygańskim, tak. że tylko przypakowujecie te ciuchy i jedziecie dalej i pamiętam Zmarzlik chyba, już wtedy miał strasznie chyba podrutowaną nogę czy rękę. I tam właśnie też mówił, że za chwilę któryś tam następny twój kolega też mówi, że tego nie może, bo ma rękę, ten nie może tego, bo ma bark i tak dalej. I tak naprawdę to zgrupowanie kadry narodowej to można powiedzieć, że to miało być trenowanie, a dla was to było bardziej takie chyba taki zjazd rodzinny, gdzie trochę można było tam lekko poimprezować, pobawić się, no oczywiście też potrenować, ale to nie było takie rasowe trenowanie, jak na co dzień trenujecie w sezonie, no nie? Bo to jest chyba z tego, co się pamiętam, to był styczeń, a to jest jak gdyby poza tym głównym sezonem, tak? Tak, na pewno w momencie, kiedy prowadziłeś kadrę, świadomość wtedy zawodników też była dużo mniejsza niż teraz, chociaż dajmy na to, nie było to jakoś turbo dawno temu.
tak naprawdę zgrupowanie kadry ciężko przeprowadzić, ponieważ każdy zawodnik, tak jak mówisz, ma różne kontuzje i też nie prowadzisz nas przez cały rok, więc do końca też nie wiesz, w jakiej jesteśmy, w jakim stanie fizycznym. I faktycznie wielu zawodników jest po wielu kontuzjach. Jeden nie może zrobić pompki, drugi nie może zrobić przewrotu, więc na pewno jest to troszeczkę takie... taki zjazd, żeby się spotkać, spędzić razem czas, polubić trochę, może polubić się? Polubić się. No tak, no między wami jest, na co dzień rywalizujecie ze sobą, tak, bo jesteście z innych klubów, a tu nagle jesteście powołani. Dokładnie. I w zasadzie razem musicie wszystko robić. Zaobserwowałem jedną rzecz, że nawet jak szliście, nie wiem, pobiegać na biegówkach, czy zjeżdżać na nartach, to i tak był wyścig. Kto pierwszy w dół? Tam nie było czegoś takiego, że sobie ktoś tam śmiga, tylko dzida. Ogień, no tak. I przepychanki i cały czas rywalizacja, więc to z toru zostało przeniesione na narty, na każdą inną płaszczyznę między wami. Wydaje mi się, że ogólnie w moim życiu, mogę to powiedzieć ze swojej perspektywy, raczej wszystko co robię gdzieś zawiera jakąś tam formę rywalizacji i na pewno ten styl z toru troszeczkę gdzieś tam przenika w moje całe życie. Na pewno na tą chwilę jestem uzależniony od rywalizacji. Lubię rywalizować na każdej płaszczyźnie, ale głównie poza torem rywalizuję dla zabawy, dla jakiejś tam delikatnej może adrenaliny. Nie jest to do końca jakoś dla mnie turbo ważne. Po prostu lubię się sprawdzać i wydaje mi się, że w momencie, kiedy rywalizuję, sprawia mi to więcej przyjemności. No właśnie, a odnośnie przyjemności, powiedz mi, no bo jak tam zaczynasz, jako młody, nie wiem, zawodnik, czy ten, to zaczynasz, wiadomo, że to jest jakaś tam pasja, przyjemność i tak dalej, ale nie jest tak czasem, że jak już jeździsz, ścigasz się, mijają te lata i tak dalej, że jestem przesyt, zaczyna do ciebie, nie wiem, no dojrzewasz, nie? Masz już ponad 30 lat, no to jakaś dziewczyna, jakieś założenie rodziny, takie myśli już chyba są albo już się realizują. Czy to już nie jest tak, że czasami to ci bokami wychodzi? I ta presja cały czas, że ten wynik musi być, bo wiadomo, że za wynikiem idzie jakieś wynagrodzenie, a z tego wynagrodzenia utrzymujesz cały ten swój team i znowu wracamy, znowu presja, że trzeba jechać, że trzeba jakąś, nie wiem, nową ligę gdzieś tam za granicą kolejną zabrać, żeby coś dorobić, żeby pospinać budżety. I czy to już nie jest tak, że niektórzy nie wytrzymują tej presji, no i mówiliśmy o tym, nie, że targną się na życie i to jest jeden jak gdyby motyw, a drugi, czy to też nie jest tak, że... No ciebie osobiście, czy już to nie męczy, nie? Czy nie myślałeś o tym, żeby już po prostu to zagruzować i zająć się czymś innym? Wiesz co, raz w życiu miałem taki sezon, po którym powiedziałem sobie, nie sprawia mi to przyjemności. Tak naprawdę w sezonie miałem takie odczucia, że nie chciało mi się trenować, po prostu wszystko mnie denerwowało, może jakieś takie, wiesz, stany delikatne, poddepresyjne, które były też związane z gdzieś tam nieudaną, wiesz, miłością, jakimiś tam planami, które nie doszły do skutku. Ale po tym sezonie twierdziłem, że może faktycznie było mi to potrzebne. I po tym sezonie powiedziałem sobie, okej, bo to był dla mnie bardzo ciężki i bardzo słaby sezon. I po tym sezonie powiedziałem sobie, okej, albo angażuję się teraz w 100% i poświęcam wszystko, co tylko mogę. Na razie plany miłosne gdzieś tam, które nie wyszły, zostawiam na bok. Jeżeli mam dalej być w tym sporcie, to będę jeździł tylko i wyłącznie na wysokim poziomie. Co ze sobą idzie, że muszę się turbo mocno zaangażować. I po prostu ten rok słaby po prostu dał mi jakby obraz tego, że albo robię to na wysokim poziomie, albo odchodzę z tego. I zaangażowałem się, do tej pory idzie wszystko super. Czy mam dosyć? Czasami po słabszych oczywiście występach może faktycznie chciałoby się to wszystko jebnąć na bok, ale mam znakomity team wokół siebie, mam super, wiesz, rodzinę, która mnie turbo wspiera i mamy
wspólne różne plany, do których razem gdzieś tam zmierzamy, więc ta droga przez moją karierę jest bardzo przyjemna i od, nie wiem, 6 lat nie przechodziło mi przez myśl, że już, nie wiem, jestem zmęczony, czy nie chcę już tego robić. Nie? A był jakiś psycholog po drodze, albo jest? Ktoś, kto ci tam, albo jakiś mentor, albo coś, co ci pomaga, nie wiem, jakaś odskocznia od tego, znaleźć coś takiego? Wiesz, coś, co ci pomaga po prostu, wiesz, no bo jak cały czas jesteś tym samym, no to tak. Przynajmniej ja tak mam, że muszę po prostu, nawet oczy odpoczywają, gdzieś idę w inne środowisko, zmieniam totalnie wszystko i jest jednak inne bodźce są. No nie? Dokładnie. Wiesz co, ja zauważyłem, że takim moim psychologiem i rzeczą, która i miejscem, które mnie odciąga od tego całego, wiesz, hałasu, jest natura i wyjście do lasu. Wyjście do lasu ze swoimi zwierzętami. Mam dwa psy, które potrzebują dużo biegania i właśnie takie, czy to przygotowania przez, wiesz, bieganie czy rower, ale wyjście w naturę na pewno bardzo mocno czyści moją głowę i dużo mi pomaga na pewno. Ja to mniej więcej wiem, jak wygląda twój tydzień, dzień czy miesiąc, ale podejrzewam, że nasza widownia nie zdaje sobie sprawy z tego, jak to jest, jak na przykład jesteś w pełnym sezonie i jeździsz na przykład tam w dwóch, trzech klubach za granicą, nie? Jak to technicznie, logistycznie wygląda? Wygląda to bardzo pracowicie. Robimy w sezonie... No ale takie zaczynamy, że na przykład jest niedziela i już tam opowiedz po prostu przykładowo, nie? Że tam kończysz to... mecz w niedzielę, nie? Tak, dajmy na to, kończę mecz w niedzielę w Polsce. Mieszkam ogólnie na co dzień we Wrocławiu. Dajmy na to, mecz był w Grudziądzu. Kończę mecz o godzinie, nie wiem, 21:00 o godzinie 2:00 jestem we Wrocławiu w nocy. Od rana chłopaki, czyli mechanicy, szykują sprzęt. O godzinie 15:00 wyjeżdżamy na prom. Na prom wyjeżdżamy o godzinie 22:00. O 6:00 rano z niego zjeżdżamy. Następnego dnia we wtorek o 19:00 mamy mecz. Po meczu... Ale gdzie macie? W Szwecji, tak? W Szwecji, tak. W Szwecji po meczu od razu pakujemy się i tam jest pełen gaz przez szwedzkie autostrady. Ciśniemy ile wlezie, żeby zdążyć na prom. O 2:00 w nocy mamy prom do Danii, bądź jedziemy też różnie mostem. W środę o godzinie, nie wiem, 16:00-17:00 jesteśmy w Polsce. Chłopaki... Znaczy, czekaj, bo jedziecie do Danii, tak? Przez Danię do Polski. Tak. Czasami płyniemy promem do Polski z powrotem, ale wtedy jesteśmy dosyć późno. A w momencie, kiedy jedziemy na przykład na Grand Prix, to w piątek już musimy być na treningu, więc mamy bardzo mało czasu, żeby przygotować sprzęt. No i co? No i wracamy, jesteśmy w środę o 19:00, cały czwartek szykujemy sprzęt. W piątek albo w czwartek w nocy wyjeżdżamy już na Grand Prix, tam dojeżdżamy z samego rana. A gdzie jedziecie? Różnie, zależy w jakim części Europy mamy zawody, więc... W piątek jesteśmy w godzinach porannych, dajmy na to, nie wiem, na Słowenii. Wieczorem mamy trening, w sobotę zawody, po zawodach ze Słowenii prosto do Polski na Ligę Polską. I w kółko taki kabarecik, więc... No, więc tak teraz wygląda. Jak ci, co nas słuchają, niech sobie to wszystko sumują, podliczą i tak dalej. Zresztą, nie wiem, może Maciek... Jakbyś tak miał minimalne koszty podliczyć takiego sezonu, ile cię to kosztuje, znaczy nie ciebie, ale ile by trzeba było, żeby jeździć na twoim poziomie, o jakiej my kasie mówimy, jeżeli mówimy tylko o samych kosztach, nie mówimy o twoim samym zarobku. Ciężko powiedzieć, bo jakby nigdy tego gdzieś tak nie siadałem, nie liczyłem, jeden sezon nie jest równy drugiemu, w jednym sezonie... No ale jakby na przykład dzisiaj Tomasz Zwal był, nie wiem, wygrał w Totka, nie wiem, 100 milionów i sobie wymyślił, że będzie żużlowcem, no oprócz tego, że musiałby się odchudzić do 60 kilo, no to ile by musiał monety wyłożyć, żeby przynajmniej, już nie mówię, żeby jeździć, bo to są umiejętności, ale żeby mieć ten sprzęt i się po prostu pobawić w coś takiego, czym żyje pan Maciej na co dzień. Tak, muszę mieć busa. Jednego czy dwa busy? Jeden wystarczy. Co na takim busie jest? Busa kupujemy blaszaka, po czym go przerabiamy. Przerobienie takiego busa
to jest około, nie wiem, 50 tysięcy złotych, żeby go przygotować do takich podróży. No ale w tym busie jest, rozumiem, jakieś spanie, coś, oprócz tego. Że jest cały, że to jest taki mobilny zakład mechaniczny też, tak? Czy garaż? Nie, to jest, tym busem tylko przewozimy sprzęt, ale oczywiście tam mamy miejsce na 3-4 osoby, spokojnie mogą się wyspać w trakcie podróży. Mamy tam małą jakąś kuchenkę czy mikrofalówkę. Mamy jakby przygotowane takie miejsce, gdzie można trochę mieszkać. No do kampera nie włożysz tyle sprzętu i kamper tak szybko też nie może się przemieszczać jak ten bus. I chyba jest droższy na promach. Możliwe, chociaż tutaj wydaje mi się, że to jest powyżej 6 metrów, więc podobnie. Raczej podobnie. No więc lecimy dalej. Jeżeli masz już busa, musisz kupić sprzęt. Koszt jednego silnika to jest 25 tysięcy złotych. Koszt całego podwozia kolejne 25 tysięcy złotych, więc 50 tysięcy na jeden motocykl. Tych motocykli musisz mieć na sezon koło 4-5. Czemu 4-5? No bo masz bardzo dużo startów i czasami nie mamy czasu na to, żeby myć ten jakby motocykl, tylko wtedy na przykład przerzucamy silniki i zabieramy czystą ramę z warsztatu i jedziemy dalej. Mówimy o tym, że startujesz w Grand Prix, tak? Więc tak, takich motocykli z 5, dodatkowych silników 3-4 na zmianę, więc nie wiem, opony, jedna opona starcza na 2 biegi. A ile masz biegów w miesiącu? W trakcie jednego meczu mam 5. Czyli po każdym tym jest wyścigu zmieniamy stronę. Taka opona kosztuje 220 zł. Więc wiesz, każdy spray oprócz paliwa, bo paliwo wtedy już zapewnia organizator zawodów, ale każda inna rzecz od skarpetek dla mechaników po silnik jest kwestii zawodnika. Czyli ty za wszystko becelen. Dokładnie, becelen. Becelen. Ile tu wychodzi? No kurde, kupujemy na bieżąco co potrzeba, więc ciężko mi powiedzieć. Ale pamiętam, że ty kiedyś mówiłeś właśnie tam w tym Zakopanem, żeśmy byli, że co z tego, że ty zarobisz tam milion czy ileś, jak ty w sezon wkładasz, musisz wkładać milion, nie? I że tobie tam zostaje... No jakieś w zasadzie, jakby to podzieli później na 12 miesięcy, to jest jakaś taka pensja szeregowego posła Rzeczpospolitej, przy czym szeregowy poseł Rzeczpospolitej nie ryzykuje życiem i takimi ciężkimi urazami na tym torze. Nie? Wiesz co, tylko że szeregowy poseł przeważnie uczył się zdecydowanie więcej niż ja, ale tak na poważnie, na pewno nie powiem, że jest to bardzo mało, ile zarabiamy, bo zarabiamy dobre pieniądze. Tylko że tutaj dochodzi kwestia tego, że no musisz się wykazać. Jeżeli jeździsz dobrze, to zarabiasz dobrze. Dobry zawodnik żużlowy zarabia dobre pieniądze. Jeżeli twoja dyspozycja jest gorsza, to niestety zarobki też są dużo mniejsze. Ty zarabiasz za każdy mecz czy za każdy sezon? Zarabiam za każdy punkt zdobyty na torze. Aha, no i żeby zarobić, i tutaj znowu, jeżeli masz dobry sprzęt, wszystko tam dograne i tak dalej, co oczywiście jest związane z kosztami, tak. To rzutuje na to, czy te punkty zrobisz, czy nie. Dokładnie. Plus znajomość tego sprzętu i umiejętność dopasowania danego sprzętu do toru, na którym akurat startujesz. Na każdym torze używasz innych ustawień. A czym się te różnią? Czym te tory się różnią? Bo jak dla mnie to one są wszystkie takie same. Tory różnią się geometrią, długością, nawierzchnią. Każdy tor jest zupełnie inny. Nie ma dwóch takich samych torów na świecie, jak. Więc każdy tor jest inny. A co, oni mają szwedzki żelez inny od polskiego? Nie, no są różne mieszanki. Są różne mieszanki w jednym... I to rzutuje faktycznie na przyczepność, na zryw, na wszystko, tak? Zmiana dwóch stopni robi dużą różnicę i już musisz ten motocykl troszeczkę inaczej dograć. To jest bardzo dużo
czynników, na który później składa się ten wynik, prawda? Więc musisz to wszystko dobrze zgrać, żeby to dobrze działało. A ile pali taki motocykl żużlowy? Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, ale... A jaki tam jest zbiornik paliwa? Z 4 litry? No i na te 4 litry na ile starszaków? Na 4 okrążenia, 5 okrążeń. I tam jest ile? 350 pojemności? 500. 500. No to jest sanie. A to jest jakieś specjalne wysokooktanowe paliwo? My jeździmy na metanolu. Możesz się napić, ale często ktoś, kto pije, traci wzrok. A zdarzają się tacy? Zdarzali się tacy, takie aparaty, którzy gdzieś tam próbowali. Niektórym to źle wyszło na koniec. I co, i faktycznie nie widzą? Niektórzy się nawet przykręcili od tego. Dlatego nie polecam. To trzeba. Widzę, że tu masz lepsze jakieś. Trzeba wydestylować może. No. I wtedy. No dobra, wróćmy do tych kosztów, czyli znowu jesteśmy przy punkcie, kiedy ja wygrywam w tego Totka, czyli powiedzmy, że jak na sezon sobie przeznaczę 1,5 miliona, to powinienem się przejeździć ten sezon? Na pewno, no spokojnie. Chyba, że będziesz się dużo wywracał i wtedy musisz dużo sprzętu wymieniać, ale wydaje mi się, że w tej chwili, gdzie mam tego sprzętu już uzbieranego, ten magazyn jest uzbierany spory. Wydaje mi się, że 500 000, może trochę, może więcej, może 700 tysięcy na sezon. Przy twoim stanie magazynowym. Dokładnie. To tyle byś potrzebował, żeby przejeździć na wysokim poziomie cały rok. Tak. Czy cały sezon. No tak, kurde, wiesz co? Zmuszasz mnie do rzucenia jakichś kwot. Ale, nie, raczej ale, ja w jakieś widełki, żebyś powiedział, tak. Wiesz, bo to jest, dla mnie to jest ciekawe, nie, bo wiesz, no ja dopóki was nie poznałem, tak naprawdę to prawdopodobnie myślałem jak wielu ludzi, że no wiesz, no kolejni tam sobie jeżdżą na motorkach, zarabiają kupę siana, lansują się i tak dalej, a jak z wami zacząłem tam trenować, zacząłem z wami gdzieś tam rozmawiać i tak dalej. Jak zobaczyłem, jakie tam już są na, nie wiem, no wyście mieli wtedy dużo mniej lat, no, niż teraz i tam co drugi miał śruby albo gdzieś byli goście, którzy mieli żużel pod skórą na twarzy, tak. Bo gdzieś tam kask padł i zarył dynią o to. I więc jak ja się o tym wszystkim dowiedziałem, to mnie to przeraziło i poraziło, bo ile byś nie zarobił, to i tak mówię, no tam o tym się też nie mówi, nie? Ale tam jest dużo tych dzwonów takich ciężkich, że, no tak. Że goście z tego nie wychodzą, nie? No i słuchaj, dlatego... Sam wiesz, jak jest często w sporcie. W momencie, kiedy jesteś dobry i wszystko dobrze wychodzi, to wtedy dużo ludzi gdzieś tam stoi za twoimi plecami, ale w momencie sam miałem takie sytuacje, że w momencie kontuzji, wiesz, nie ma nikogo. Nagle... Światło się przestawia na kogoś innego i tyle, a ty musisz sobie z tym poradzić, więc świadomość tego i wiedza o tym, że tak jest, na pewno bardzo, bardzo ułatwia i pozwala gdzieś tam dobrze się do tego przygotować, nie? No ale no. Nie jest łatwo, zwłaszcza jak jesteś młody i nie byłeś w tym dołku jeszcze, a ten dołek jest przed tobą i wiesz, jesteś młody, wybiłeś, później jest lekki spadek, jak mówisz, jest uraz i tak dalej, a później trzeba wrócić też, no to tak. No nie wszyscy mają szczęście też, nie, bo to nawet nie chodzi o charyzmę czy charakter, ale też no, trzeba być farta, nie, jak tak, w życiu, tak. Nie, żeby się znowu, wiesz, wrócić na swoje szczęście, miejsce. Szczęście, wiesz, musisz otaczać się do... prawdziwymi osobami, tak? I przyjaciółmi, którzy gdzieś tam nie są za tobą, bo po prostu zdobywasz medale, bądź jesteś zajebisty. Tylko dlatego, jaką jesteś osobą i głównie dobór odpowiednich ludzi na pewno też mocno, mocno pomaga. A powiedz mi tak trochę z innej bajki, dużo jest tam dalej chodzi za wami tych, jak wtedy byłem właśnie z moim Zakopanem, byli ci doradcy finansowi różnych tych funduszy, nie funduszy i tak dalej, chodzą jeszcze z wami i tam nękają, żeby się dosypać gdzieś tam do jakiejś super inwestycji tak, albo jakieś gdzieś tam pieniążki położyć, które później po prostu trzeba wyciągać praktycznie siłą. Tak, wiesz co, zdarzają są się. Są ci doradcy w szaliczkach. Zdarzają się, chociaż... Ja często ucinam takie rzeczy i rzadko wierzę w rzeczy
których nie widzę po prostu, wiesz. Ale zdarzyło ci się naciąć na takich aparatczyków, czy? Nie inwestowałem nigdy. Spędziłem parę godzin z nimi, ale raczej nigdy te bajki i opowieści zza Siedmiogrodu nigdy mnie gdzieś tam nie ujęły. Nie tylko sportowcy, ale zwykli też ludzie. Omamiani są jakimiś super wynikami, inwestycjami i tak. Czy są tacy, którzy was po prostu przed takimi przestrzegają? Czy już na bazie doświadczeń innych chłopaków tam po prostu już wiecie, chyba że, trochę tak. Że chyba trzeba trzymać tak. Się z daleka od takich mecenasów? Mi dużo jakby w mojej karierze cały czas pomaga mój ojciec i gdzieś tam on jest takim człowiekiem, który nauczył mnie ostrożności i a po drugie też wiesz, wiem jak ciężko muszę pracować, żeby zarobić pieniądze, więc raczej też uważnie je inwestuję i zawsze byłem osobą, która gdzieś tam odkładała pieniądze i raczej staram się mądrze je wydawać. Dlatego też zanim w jakieś opowieści uwierzę, to wiesz, muszę to sprawdzić. A na dodatek, jeżeli o czymś nie mam pojęcia, to raczej osobie, którą znam gdzieś tam przez 5 minut, raczej też ciężko mi zaufać, więc raczej jestem ostrożny. Jak trafiłeś do sportu walki? Do sportu walki, wiesz co, kiedyś ojciec mnie zaprowadził na judo, ale tak naprawdę więcej sportów walki pokazał mi Mariusz Cieśliński, który prowadził Spartę Wrocław, już dalej on prowadzi, nie wiem, już z 20 lat. Prowadzi dalej, tak? Tak, dalej prowadzi, z jakimiś tam chwilowymi przerwami. No i tak naprawdę Mariusz pokazał mi większą część tego sportu. Ja zawsze lubiłem, tak jak powiedziałem wcześniej, lubiłem rywalizację. Tutaj masz bardzo czystą rywalizację, bardzo taką, wiesz, surową. Wszystko jest w twoich rękach. Zawsze lubiłem się trochę pobić. No i jak bardzo pomagają ci te treningi w żużlu na przykład? Wiesz, w sensie, bo bardziej chodzi o pod kątem motorycznym, nie? I przygotowania fizycznego, a nie same jak gdyby taktyki i techniki walki, aczkolwiek wiem, że Mariusz z wami klepanki tam prowadzi nagminnie. Tak. Wiesz co, ogólnie w żużlu chodzi o to, żeby być sprawnym. Musisz po prostu szybko potrafić się poruszać, co w sportach walki też jest bardzo istotne. Tak. Reakcja, refleks, to są elementy, które są dla nas bardzo ważne. Przy tym zbudowanie takiego, wiesz, takiej skorupy, która będzie nas chroniła przy jakichś upadkach. Co sporty walki są jakby dużo, bardzo dużo wnoszą, bo treningi są bardzo ciężkie. Ja zawsze patrzyłem z ogromnym podziwem na osoby, które uprawiają te sporty, bo jest to ciężki kawał chleba, a treningi są turbo wymagające. Może w żużlu nie są potrzebne aż tak ciężkie treningi, ale na pewno nie przeszkadzają, więc... To ile razy w tygodniu poświęcasz na czasu na taki trening, albo ile masz jednostek takich stricte na macie, a ile takich na motorze? Plus jeszcze te wyjazdy, nie? Bo jak gdzieś tam jest w Szwecji albo gdzieś, nie wiem, w innym kraju, to tam masz jakiś czas na trening, czy nie? Czy wiesz co, bardziej na taki rozjeżdżenie się? Tak, jakiś taką pobudkę, nie? Też nie mogę się za bardzo zajechać, bo raczej wieczorem mam zawody, więc to jest jakieś takie, wiesz, 5 kilometrów jakiegoś truchtu po lasach tam, żeby się troszeczkę obudzić. W sezonie nie trenujemy aż tyle, co poza sezonem. Ale poza sezonem, jak się przygotowuję, to wydaje mi się, że takich treningów, gdzie elementy właśnie walki są, to może z 2-3 w tygodniu. To dużo. Całkiem sporo, tak. Siłownia, gimnastyka, bieganie? Trochę gimnastyki, dużo biegania, dużo rowerów, bieganie tak naprawdę codziennie. No dobrze, a powiedz mi, jak te wyścigi macie, to ile te zawody trwają? I jak bardzo męczące jest to dla ciebie fizycznie, że nie wiem, utrzymasz ten motor i... Fizycznie nie. Fizycznie, wiesz co, może przy jakichś tam cięższych torach, gdzie jest ciężka nawierzchnia, gdzie
ten materiał jest bardzo przyczepny, wtedy musimy użyć więcej siły do jazdy, ale głównie używamy techniki i gdzieś tam technicznie prowadzimy ten motocykl. Jeżeli poprowadzisz go siłowo, to też go mocno trzymasz i zwalniasz ten motocykl, więc w rękach musisz go trzymać troszeczkę jak takie, wiesz, piskle, którego nie chcesz skrzywdzić. Więc głównie technika. Często po zawodach jesteśmy zmęczeni przez to, że wiesz, że masz takie napięcia przy samym starcie, gdzieś tam dodatkowy gdzieś tam stres, skupienie, ale jeżeli chodzi o fizyczne zmęczenie, może nie jest aż tak duże. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale MMA w ogóle poszło w kierunku tak zwanego trash talku i tych wszystkich durnych rzeczy. Porobiło się różnych ciekawych organizacji, gdzie jest dużo gadania, a mało konkretów, jeżeli chodzi o samą walkę. Myślisz, że dożyjesz takich czasów w żużlu, że przyjdą też takie czasy, że, i czy są już w ogóle takie czasy, są tak zwani gadacze, wypuszczacze i ubliżacze i coś takiego będzie w waszym sporcie? Jest to, dzieje się już to? Wiesz, czy jeszcze nie? Na razie się nie dzieje. W żużlu o tyle może być im ciężko, ponieważ weryfikacja jest natychmiastowa. No stary, nie? Ale to samo można powiedzieć o MMA. No tak, tak. Tylko, że wiesz, tutaj... I teraz zobacz, co się dzieje. Zobacz, tutaj raczej na żużlu, nie wiem, czy ktoś będzie chciał oglądać, może to, słuchaj, może faktycznie tutaj zaraz się puknę w głowę, ale może faktycznie tak będzie, że... Może założymy federację i damy im jakieś stare WS-ki, komarki, tam, żeby się obrzucali trochę bagnem przed wyścigiem i się będą ścigać z możliwością spychania się, kopania i tak dalej. Może faktycznie do tego dojdzie, chociaż wiem o czym mówisz i... Ale ja nie, bo ty już jesteś troszkę, można powiedzieć, nawet jak na żużlowca, już starszym zawodnikiem. No, nie jesteś może jeszcze w moim wieku i tak dalej, ale na przykład ci, co nowi wchodzą zawodnicy, właśnie ci 17-18-latkowie i tak dalej, mają coś takiego, że są, że wiesz, o co chodzi, żeby lepiej, nie wiem, ten mecz sprzedać, lepiej sprzedać swoją osobowość, trzeba być gadaczem, trzeba tam naparzać na drugiego, że cię tam zniszczy na tym torze, wciągnę cię nosem i tak dalej. Nie. Nie ma jeszcze coś takiego? Nie ma. To wiesz, u nas jest środowisko jest bardzo małe i tak jak mówię, no wyjeżdżasz na tor, no i gościa zaraz tam, wiesz, czy go przypkniesz do bandy, no tak naprawdę im lepiej jeździsz, wydaje mi się, że ogólnie w sporcie jest tak, że im jesteś lepszym zawodnikiem, tym masz do tego większą pokorę. Tak mi się wydaje, bo wiesz ile pracy, ile treningów, jaka jest droga do tego, żeby stać się bardzo dobrym sportowcem. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy przebywasz tą drogę, to raczej... Ale pokora się dzisiaj nie sprzedaje. No tak, tak, no ale widzisz, no... Pokora i ten właśnie prawdziwy sportowiec jeszcze dzisiaj nie sprzedaje, nie? To widać. No trochę tak. Cyfry to pokazują. Trochę no. Tak, ale wiesz co, ja zacząłem uprawianie sportu dlatego, żeby być jak najlepszym i żeby raczej to sobie postawiłem taką poprzeczkę, którą chcę przeskoczyć i robię to głównie dla siebie, ja nie potrzebuję poklasku ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, jeżeli ktoś mnie wspiera i komuś się podoba moja jazda, no to zajebiście, ale jeżeli ktoś oczekuje ode mnie, że nie miałem kogoś wyzywać, no to raczej do tego, wiesz, gdzieś tam nie dojdzie. Nie, no pytam, bo tak widzę, że to troszkę idzie w tą złą stronę, przynajmniej w moim sporcie i to uważam, że to jest trochę gwóźdź do trumny. No ale to taki świat jest, nie? Nie wiem, jak to wiesz, w którą stronę to pójdzie, na czym się to skończy, czy to się skończy tak jak z pewnym tam, nie wiem, jakimś tam youtuberem, który tam, nie wiem, wzięli jakiegoś tam niepełnosprawnego, kazali mu robić dziwne, głupie rzeczy i skończyło się tak, że YouTube faktycznie go zablokował i ściągnął go w ogóle z tego i był wielki płacz i dopiero, wiesz, no ale to musiało dojść do aż takich skrajnie głupich rzeczy. No bo, no wiesz, no my już jesteśmy jakąś historią, nie? No dla tak. Tych wszystkich i zarówno w mojej dyscyplinie, jak i w twojej, nie? Więc... Ogólne ogłupianie społeczeństwa na co dzień jest tak na tak zaawansowanym poziomie teraz przez te różne, wiesz, programy telewizyjne i różne
Media społecznościowe. Jest to tak mocno ukierunkowane na osoby, które nie mają za bardzo, wiesz, jakiegoś planu na siebie i nie mają pasji, nie mają chęci. Bardziej mają, wiesz, ekran przed sobą i są zapatrzeni w to, i to jest bardzo niebezpieczne i to jest słabe, nie? Że gdzieś tam jest to mocno wykorzystywane i wydaje mi się, że ci najsłabsi są po prostu wciągani w to bezodwrotnie. Poznamy wyniki za... Znaczy, kiedyś oglądam jakiś taki program na Netflixie, także było właśnie już ze Stanów o tych wszystkich, którzy kiedyś byli znani z tego, że są znani, a teraz po prostu są sami. Tak. Bo nie dbali o te relacje wśród najbliższych i po prostu. Najczęściej, wiesz, ci, którzy są znani z tego, że są znani, zaraz przestaną być znani i wiesz, pytanie, co wtedy? Nie? Przemija. Powiedz mi, jest gdzieś tam w głowie, jak już jeździsz, wchodzisz ten wiraż, nie wiem, 100 na godzinę i tak dalej, że też może, nie wiem, ta banda i tak dalej, coś tam, myślisz o tych kontuzjach, o urazach? Nie, tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli to się pojawi, to wtedy po prostu schowam, wiesz, sprzęt do garażu i wtedy będę się zastanawiał. Na tą chwilę chcę zbudować sobie zaplecze do tego, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata. To jest mój główny cel. Cały czas, wiesz, mam w głowie założenie rodziny i stworzenie rodzinie jak najlepszego, wiesz, jak najlepszego, może inaczej. Jak najlepszej relacji. Jak najlepszej relacji, miejsca, w którym na przykład będę mógł, wiesz, wychować dzieci, miejsca, które będzie, wiesz, w naturze, raczej mam takie plany. No i pomału je realizuję, odkładam, inwestuję i staram się po prostu dobrze gdzieś tam prowadzić swoje życie. Ciężko jest zostać mistrzem świata? Duża konkurencja jest w tym momencie dla ciebie? Tak, jest duża konkurencja, ale czuję, że z roku na rok jestem tego coraz bliżej i kroki, jakie podejmuję, też mocno mnie do tego zbliżają, więc... Na razie walczę. Jak daleko jesteś od naszego wspólnego kolegi czy znajomego Bartosza z Marzlika? Bo z tego, co widzę, to on jak z trampoliny wyskoczył. Bartek tak, jest od paru lat naprawdę wysoko postawił poprzeczkę, ale czuję, że ten dystans się coraz bardziej zmniejsza. To taki top topów dzisiaj, jeżeli chodzi o Polskę, to oprócz Marzlika, to... W Polsce mamy bardzo dużą konkurencję. Jest Patryk Dudek, są bracia Pawlicy, jest Janusz Kołodziej, Jarek Hampel. Naprawdę jest mnóstwo. A Jarek Hampel to też nie jeździ w swoim klubie? Czy nie, Jarek w tym momencie jeździ w Lublinie. W Lublinie. No. Kiedyś jeździliśmy, nie, chociaż nigdy nie mieliśmy okazji razem jeździć w jednym zespole, ale przed tym, jak ja zacząłem jeździć we Wrocławiu, Jarek zdobywał z moim klubem Mistrzostwa Polski. Czyli duża konkurencja. A świat? Świat... Poza zasięgiem, czy w zasięgu? Są Duńczycy, są Australijczycy. Rywalizacja jest mocna. No dobra, a teraz jeszcze tak na chwilę. To jak ci Australijczycy na przykład latają teraz tutaj do Europy? Mogą w ogóle latać? Bo z tego co wiem, to Australia jest dalej zamknięta. Oni ogólnie... pół roku żyją tam, pół roku żyją tutaj. W zeszłą zimę nie byli w stanie polecieć do Australii, więc zimowali u nas, bądź w Anglii. Oni głównie swoje bazy i miejsca mają tutaj w Wielkiej Brytanii i tam się koczują. I tam jeżdżą? Tam też jeżdżą. Od paru lat liga angielska troszeczkę mocno poszła w dół. Dlaczego poszło? Bo nie ma zainteresowania? Wiesz, to jest małe zainteresowanie, przy czym jest mało sponsorów, kluby nie mają za bardzo pieniędzy i troszeczkę ta liga straciła. Teraz są plany na odbudowę tej ligi. Wiem, że zaangażowała się telewizja i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. A Australia? Jest pieniądz w Australii, czy też słabnie?
Szczerze mówiąc, nie obserwuję tego jakoś bardzo, ale tam jeżdżą głównie Australijczycy, którzy wracają do domu. Czyli co, można powiedzieć, że w Polsce żużel dobrze stoi, czy...? Polska jest, wiesz, potentatem i tak naprawdę Polska utrzymuje cały żużel na świecie. O, to ciekawe. Więc w Polsce mam najlepszą ligę na świecie, największe kontrakty, największą publikę i najpiękniejsze stadiony. A która jest spółka Skarbu Państwa sponsoruje polski żużel, czy nie? Azoty. Ale to całą ligę, tak? Nie. Czy poszczególnych zawodników? Wiesz co, wydaje mi się, że klub z Tarnowa. A ty jeździłeś albo w Tarnowie, z Lublina, nie? Albo z Lublina teraz. A ty jeździłeś w Tarnowie, tak? Tak, jeździłem wtedy w Tarnowie i ja miałem właśnie wtedy kontrakt z grupą Azoty. A słynny trener jest dalej twoim trenerem? Marek Cieślak? Nie, trener Cieślak prowadzi teraz tak naprawdę pierwszoligowy zespół ROW Rybnik. W kadrze już nie jest trenerem. Jego funkcję teraz przejął Rafał Dobrucki. O, więc... pozdrawiamy obu panów. Tak, pozdrawiam. Przynajmniej ja pozdrawiam, bo nie wiem, jaki ty wy jesteś w relacjach. Ja też pozdrawiam. Czytasz książki? Czytam książki. Mało, tutaj... wiesz, ciężko mi wchodzą, ale... To tutaj książka dla ciebie od mojego poprzedniego gościa. Nawala, z dedykacją. Dziękuję bardzo, Nawala. Za niedługo będzie wychodzić następna książka na celowniku, więc... Obiecuję, że będzie teraz na półce koło mojego łóżka, gdzie postaram się jak najszybciej... Bardzo fajnie się czyta, to więc myślę, że powinna wejść. My jeszcze musimy zrobić nagranie z pozdrowieniami dla pani sekretarz zawodów, pani Karolinki, ale to za chwilę. No cóż, jak... Chyba się wyprztykałem, jeżeli chodzi o temat. Miałem pytać jeszcze o ten ciężki temat, ale w zasadzie sobie go chyba ominiemy, bo to nie ma o czym mówić. Może zostawmy to na drugą część. W tych ciężkich klimatach, które są w tym czarnym sporcie. No cóż, Maciej, mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni. Jeszcze sobie tu kiedyś pogadamy, jak już odpalimy tą naszą skrajną 5-miejscówkę. Mam nadzieję, że się podoba. Tak, bardzo się podoba. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziemy się teraz spotykać tylko i wyłącznie w dobrym klimacie. No nie wracajmy już do tego naszego czarodziejskiego poznania, ale no, fajnie było. Słuchaj, jest to wspominać. Dokładnie. Historia jest super. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Super miejsce, fajny klimat, więc ja tutaj bardzo polecam i też zapraszam wszystkich na krakowskie przedmieścia? Można powiedzieć, że przedmieścia, bo to są przedmieścia. Tak. Skrajna 5. Jak już coś będziemy działać, będziemy informować. Stare fury. Przyjadę posprzątać sobie fury. Stare fury, myjemy fury, odrestaurowujemy fury. Przy okazji można wypić dobrą kawę, coś zjeść, spotkać ciekawych ludzi. Bardzo ciekawych. Polecam. Dzięki. Dzięki bardzo i do następnego razu. Pozdrawiamy. Dzięki wielkie.